Ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Cześć! Znachor to naprawdę bardzo dobra produkcja i mówię to z dużą radością. Ja wiem, że Netflixa jest modnie krytykować, szczególnie gdy wchodzi taki Wiedźmin. To wiadomo, fajnie jest powiedzieć, jakie to jest beznadziejne, wyświetlenia się zgadzają, dużo osób to obejrzy. Ogólnie krytykowanie Netflixa jest modne. Ale z drugiej strony byłbym bardzo nie fair, gdybym nie pochwalił tam, gdzie chwalić warto. A jako że model dystrybucji Netflixa, jaki jest, każdy wie, zasypują nas ogromną ilością tych produkcji, to czasami trudno wydobyć te perełki. Znachor taką perełką właśnie jest. Oczywiście całość została zrealizowana na podstawie książki yy, i nawet już było jedno podejście do yy, ekranizacji. Znachora na początku lat 80. chyba ten film się pojawił. Mm, teraz mamy nowe podejście, świeższe, no, bardziej nowoczesne. Yy, mówiąc nowoczesne, mam na myśli warsztat filmowy, który się oczywiście od lat 80. bardzo mocno zmienił, bo sama historia nie została w żaden sposób tutaj yy, mocno zmodyfikowana. Głównym bohaterem jest tytułowy Znachor. Yy, Genialny chirurg, który na skutek wypadku traci pamięć. Zapomina, kim jest, zapomina yy, o wszystkich osobach, z którymi wchodził w relacje, i jednak nie zapomina swoich umiejętności. Zaczyna krążyć od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka w Polsce i pomagać innym. Ludziom. Przy okazji trafia na swoją córkę, której oczywiście zupełnie nie pamięta, ale gdzieś tam zaczyna mu się coś, jakieś wspomnienia zaczynają mu się pojawiać. Cała opowieść jest bardzo dobrze napisana i jasne. Ja wiem, że bazuje to na książce, więc teoretycznie można by powiedzieć, że jeśli mamy dobrą książkę, to twórcom już z marszu jest łatwiej. Twórcom filmowym, i tak jak to jest prawda, tak nadal trzeba mieć na uwadze, że. Książka to nie film, to, różne, to jest zupełnie inne medium, i też w odpowiedni sposób trzeba taką książkę przełożyć, położyć nacisk na odpowiednie sceny, odpowiednie dialogi, postarać się, żeby wybrzmiały. Wreszcie postarać się o casting, o scenografię, o odpowiedni sposób warsztat filmowy, nakręcenie tego. No, dużo, za, dużo rzeczy, o dużo rzeczy trzeba zadbać. I uważam, że twórcom udało się wyjść z tego naprawdę obronną ręką bardzo podoba mi się konstrukcja fabularna tego filmu, całość koncentruje się właśnie na znachorze z którym cały czas jakby jesteśmy jako widzowie i cały czas jesteśmy wciągani w tą historię, zastanawiamy się czy on sobie przypomni o tym kim jest, czy rozpozna swoją córkę jak będzie wyglądała jego relacja z nią jest dużo tutaj przeciwności losu z którymi musi walczyć i którym musi podołać, jest to taka piękna historia o tym jak warto jak to warto pomagać innym, jak warto być dobrym, warto wyciągać pomocną rękę do osób, które może, których może nie stać na tą pomoc, które nie są jej godne z uwagi na to jak zostały w jakiej klasie społecznej zostały urodzone i znachor to jest takie chodzące dobro, ale to dobro ma rzucane kłody pod nogi i musi sprostać wielu wielu wyzwaniom i równocześnie poza tym, że oczywiście niesie tą pomoc, to ma te swoje własne problemy, własne demony, własną przeszłość, z którą, e, którą może uda mu się odkryć. Jest tutaj kilka fajnych wątków podprowadzonych, również wątek oczywiście mocny nacisk położony jest na jego córkę, na relację tej córki z e, hrabią, bodajże z młodym paniczem, e, który oczywiście jest zupełnie innej klasy społecznej, więc mamy też trochę taką walkę klas tutaj pokazaną. E, sporo rzeczy paradoksalnie ten film dekonstruuje i każdą z tych rzeczy dekonstruuje dobrze. Bardzo podoba mi się tempo całej opowieści. Film trwa dwie i pół godziny niemalże, a ja kompletnie tego nie poczułem. E, miałem wrażenie, że obejrzałem i mógłbym spokojnie jeszcze z godzinę czasu spędzić przed ekranem. Tak dobrze jest to napisane. Twórcy rewelacyjnie wykorzystali każdą minutę filmu. Nie ma tutaj w ogóle dłużyzn. Każda scena coś nam opowiada, jakoś w jakiś sposób prowadzi fabułę, rozwija naszych bohaterów, ukazuje ich portrety psychologiczne, które są bardzo dobrze. Yy, zarysowane. Podobają mi się dialogi. Nie wiem, nie czytałem książki, od razu wam powiem, więc nie wiem na ile te dialogi są przeniesione jeden do jeden, na ile zmodyfikowane, ale bardzo dobrze się ich słucha. To jest ogromna sztuka napisać dobre dialogi. Tutaj wszystko wydaje się tak naturalnie podawane. Aktorsko również stoi na wysokim poziomie. Casting według mnie został świetnie przeprowadzony i bardzo dobrze ci bohaterowie zostali reżysersko poprowadzeni. Te sceny wybrzmiewają niesamowicie naturalnie, równocześnie bardzo filmowo, bardzo przyciągające. Naszą uwagę i wręcz je tak smakujemy z punktu widzenia historii. Bardzo mi się również podoba to, jak ten film został nakręcony, chociaż tutaj, jeśli chodzi o elementy audiowizualne, mam kilka uwag, ale ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia inscenizacji tych scen i przede wszystkim z punktu widzenia oświetleniowego, uważam, że stoi ta produkcja na bardzo wysokim poziomie, co nie zawsze można powiedzieć o polskich filmach. Yy, zarówno autor zdjęć, operatorzy kamer, jak i cała ekipa odpowiedzialna za światło, według mnie stanęła na wysokości zadania. Mamy bardzo ładne malowanie światłem. Niektóre sceny są mocniej stylizowane, ale tak trzy, to, to, ta, ta stylizacja jest troszkę trzymana w ryzach nadal ten obrazek wydaje się bardzo naturalny. Wyjątkowo miło tym światełkiem malują lokacje i co więcej, to bardzo fajnie pokazuje również jak praca różnych departamentów się uzupełnia. To malowanie światłem pozwala świetnie wybrzmieć rekwizytom i inscenizacji, scenografii. <laughs> Dział rekwizytów tutaj również według mnie wykonał kawał dobrej roboty. Jesteśmy w stanie w tę lokacje uwierzyć. Widać ogromną pieczołowitość w przygotowaniu każdego wnętrza. Część ujęć w plenerach wydaje mi się, że była kręcona pewnie w jakimś skansenie, czy coś takiego, ale to nieważne. Klinika, w której pracuje, pracował nasz bohater, bardzo dobrze została przedstawiona. Wnętrza chat zostały bardzo dobrze pr przedstawione. Plenery zostały świetnie ukazane. No, naprawdę tutaj z punktu widzenia takiego konstrukcji świata przedstawionego wiele rzeczy zadziałało. Z punktu widzenia plenerów, jeśli chodzi o sceny za dnia, czuć troszkę HDR, tak bym powiedział, z tych zdjęć, z tych ujęć. Mówiąc HDR, mam oczywiście na myśli to, że bardzo dużo detali tutaj jest zachowanych zarówno w jasnych partiach obrazka, jak i w ciemnych partiach. Czyli mamy na przykład ujęcie na bohaterów jadących wozem w, w ciągu dnia i na niebie zwróćcie uwagę, że widać wszystkie szczegóły, wszystkie detale w chmurach, nie ma, nie ma tam żadnych elementów przeeksponowanych, również na twarza. Twarze oczywiście są wyraźnie naeksponowa, naeksponowane, w cieniach widać wszystkie detale, po prostu wydobyte są wszystkie szczegóły, zarówno w jasnych partiach, jak i w ciemnych. I to daje takie wrażenie lekkiej sztuczności. Ale ja też rozumiem, po co zostało to zrobione, znaczy domyślam się, że chodziło o ukazanie tych pięknych polskich plenerów, tych łąk, tych kłosów, tych rzek, tych dróg, tych, tych wiosek i to, to zadziałało. Autentycznie oglądając ten film sobie możemy pomyśleć, ale ta Polska jest piękna. Wiecie, to działa. I tak jak reszta tego filmu jest dość plastyczna, również jeśli chodzi o kolor grading, taka naturalna, tak te plenery, niektóre się prezentują. Dość sztucznie w stosunku do reszty, ale tak jak powiedziałem, ja rozumiem ten zamysł i jestem w stanie to wybaczyć z tej perspektywy, bo to faktycznie działa jako ukazanie takiego wizualnego piękna lokacji, piękna tych wiosek naszych polskich miasteczek. Jedyna rzecz, która mi się właśnie nie podoba z punktu widzenia wizualnego, to świecenie nocnych scen. Niestety mamy tutaj to klasyczne podejście do. Wystrzelenia mocnej lampy, która udaje światło Księżyca. Zwróćcie uwagę, jeśli to jeszcze nie oglądaliście, w nocy mamy sceny na przykład, gdy bohaterowie idą środkiem wioski w nocy i z tyłu mają mocną lampę, całe, całe wręcz yy, kontra na włosach tutaj się świeci, na barkach cały yy, drugi, trzeci plan jest mocno oświetlony takim bladym, niebieskim yy, światłem, które właśnie ma imitować światło Księżyca, ale wygląda to okropnie sztucznie według mnie. E, trochę się czepiam, ale czepiam się też dlatego, że jako, że cała reszta wygląda bardzo dobrze, no to. Jeśli coś odbiega od tego poziomu, to łatwo to wyłapać. Przynajmniej mi. I ja niespecjalnie lubię tego rodzaju świecenia. Tak? Takiego mocnego imitowania światła księżyca, mocnej takiej teatralności, bym powiedział, w ukazywaniu tego. E, wizualnej teatralności. I to jest jedyny, jedyny element, do którego mógłbym się przyczepić. Mi się to świecenie nocnych scen nie spodobało, ale całościowo uważam, że i tak ekipa stanęła na wysokości zadania. Ścieżka dźwiękowa również, według mnie, jest bardzo klimatyczna. Troszkę twórcy sięgnęli po taki folk Dobrze to trafia. Wiele scen jest zręcznie zaakcentowanych tymi utworami muzycznymi, ale tu też mam jedną uwagę i okropnie się czepiam. Ja to wiem, ale wydaje mi się, że warto o tym mówić mimo wszystko. Niektóre sceny są bardzo wzruszające w swoim wydźwięku, i to wzruszenie jest tak kawa na ławę podbudowane nagle atakującą nas tkliwym, gdzieś tam w tle, utworem muzycznym. I to. Biorąc pod uwagę, jaka dbałość jest o tą warstwę audiowizualną w ciągu całego filmu, te pojedyncze elementy strasznie rażą. I to jest taki, wiecie, warsztat polskiej telenoweli. Gdy mamy ckliwą scenę, i ona jeszcze musi być podbudowana tą nagle wchodzącą równie tkliwą muzyką. Po co? Te sceny na tyle dobrze wybrzmiewają, na tyle są dobrze zagrane, na tyle dobrze napisane dialogi. My to naprawdę jako widz czujemy, czujemy te wszystkie emocje wybrzmiewające z poszczególnych scen. Ja uważam, że naprawdę nie trzeba jeszcze nam tu walnąć równie ckliwej muzyczki w tle. Widz zrozumie o co chodzi i. Trochę więcej wiary według mnie w grę aktorów i w całą pracę, pracę całej ekipy. Nie trzeba jeszcze dodać nam tutaj tej, tej, tej muzyki lecącej w tle i zrobić nam telenoweli. Naprawdę jest to zupełnie niepotrzebne. I tak jak właśnie miejscami mamy fajną słowiańską klimatyczną, budującą atmosferę, ścieżkę dźwiękową, tak. Czasami mamy tutaj kawa na ławę, tym obuchem walnięte, że okej, okay, teraz mamy płakać. No to dodajmy jeszcze muzykę, która jeszcze bardziej wydobędzie z nas te łzy. Niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. To psuje troszkę taki całościowy odbiór. Ale mimo wszystko, mimo tych drobnych problemów, ogólnie audiowizualnie cała produkcja stoi na wysokim poziomie. Polecam Wam Znachora. Naprawdę, dobrze napisana opowieść. Nie jest to jakieś wybitne kino, nie, nie zrozumcie mnie źle, ale to jest naprawdę. Dobrze spędzone 2,5 godziny, przy których nie będziemy znudzeni, będziemy wciągnięci, zainteresowani całą intrygą, która jest dobrze poprowadzona, dobrze napisana, z dobrymi dialogami, ładnie nakręcona. To po prostu solidny filmowy pakunek. I bardzo się cieszę, że czasami tego rodzaju produkcje również trafiają na Netflixa, a tym bardziej się cieszę, że jest to polska produkcja. Z mojej strony gratulacje dla całej ekipy. Wydaje mi się, że będziecie się dobrze przy tym filmie bawić.